Halo, witam was mistrza, w kolejnym odcinku pograjmy wy sąsiedzi z piekła rodem. Zapomniałem ściągnąć wałków na noc. No nic! To witam was w sąsiedzi z piekła rodem, jednak po dłuższej przerwie, właściwie jednodniowej, jeden dzień przerwy od sąsiadów, myślę, nic złego się nie stało, jestem z nowym headsetikiem, takim małym, dousznym, z takim się gra lepiej. Znowu pies, gwiazda odcinka, poszedł spać, prawda? On wiecznie śpi. Dobra, sezon drugi, sztuka dla mamuśki, dzień matki. Z tej okazji mami synkowaty sąsiad przygotował dla mamuśki specjalny prezent. Zaczynamy! Moi, aha, zapomniałem jeszcze jednej rzeczy. O kurde, dochodzi nam piętro. No nie, w odcinku sztuka dla mamuśki. Jepieciul. Dobra, witamy Karola. No i od razu jedziemy. Nasza postać sobie będzie malować na płótnie gdzieś na górze. Czekajcie, ja przyjrzę, co on robi. Aha, maluje na płótnie na samej górze. Dobrze, mamy tutaj klucz. Ten klucz, nie wiem. Teraz idzie cyknąć jakieś zdjęcie. Tylko czemu idzie cyknąć zdjęcie? Czekajcie, ja tu sobie... Aha, wali tutaj zdjęcia brzucha. No dobrze, dobrze, dobrze. Ja rozumiem, że chcę robić aerobiczną szóstkę Vadera. Ale to za chwilę, czekajcie. W apteczce coś mamy. Ha! I to jest prezerwatywanie. Co, idzie kręcić bakłażany? Co on idzie robić? Garnki lepi, no kozak! Teraz idzie rzeźbić mamusię, tak? Dobrze, a po rzeźbieniu mamusi co idzie zrobić? Czekajcie, ja tu podniosę skórkę z banana. To może być ciężkie, ale postaram się to zrobić dobrze. A, idzie malować. Do tego nie mam dostępu, odplamiacz. Coś muszę mu zrobić z tym, z taboretem. Ja nie wiem co, może tak, skórkę z banana. Może być. Coś mu przetnę może, o. Nożyczki z prądnicą, nie? A może to z prądnicą? Może klucz z prądnicą? O, coś zrobiliśmy. Dobra, i teraz tak, on idzie sobie walnąć dziką fotę. Po zrobieniu dzikiej foty idzie zrobić co? Posmarować się... Aha, idzie... Lepić garnki! Nie! To nie jest zły pomysł był! Muszę stąd wyjść. Jak najszybciej pójść tu. Coś z tą papugą. O, tu mam jeszcze coś. Aha, przecież to są... Jeb! O, i to jest autokamera. Tutaj będziecie widzieć teraz wszystko, co się dzieje z sąsiadem. A musiał naprawić to oczywiście, naprawić podłogę, bo popękały mu... Co tam się stanie? Jeb, taki dildo zgobił po czole. Pęknięty kręgosłup. Pierwszy raz dzisiaj. Dobra, my w takim razie idziemy na górę. Nie, wyjdź. Jakby to zrobić? 5 minut na to jest zdecydowanie za mało czasu. Dobra, rzeźbisz jej w klacie. Jak kto lubi, słuchaj. Nic mi do tego. O, minąłem się z nim idealnie. Wiecie, może tak to zrobię. Właśnie, mogę chodzić na prawy przycisk myszki, po cichu. I to jest bardzo fajna opcja, bardzo przydatna. Nie, gówno, wyłoń. Co to się dzieje? Przecież on teraz skrzyczy tę papugę. Jeszcze tu mogę mu dać pineseczkę. Jest. Kto to jest? Halo? Niewdzięczna papuga. Z krzycią. Jak mogłaś wołać, wołając mnie? Dobra, idzie na górę. Odplamiacz. Nożyczki. Nożyczki i odplamiacz. No będę musiał... Może tutaj jeszcze coś pozbieram. Nie, pokrzywdzie, kurwa! Się zapomniałem. No biegiem na dół, Woody. Dobra, wejdźmy na górę. I zrobimy coś takiego. Powolutku, tutaj... A, usiadł na pinesce, dobrze ci tak. Dobra, może zdążę, lep sobie garnki. A my, moi drodzy, teraz tak, no będzie tu rzeźbił. Może coś z nożyczkami tu należy zrobić, nie wiem. Odplamiacz z tym. To nie mam pomysłu. Nie, Poduszko. Nie wychodź. O, to było dobre. To było szybkie. Co ja mogę mu zrobić z aparatem? I skąd mogę wziąć jakieś przedmioty dodatkowe? Jakby to... Tu ptaka, mogę mu przeciąć ptaka, no przecież. Jak to zabrzmiało, mogę mu przeciąć ptaka. Nie było tego, nie, fuj, w ogóle. Dobra, ptak siedzi. I ja siedzę pod łóżkiem. Mógłbym mu zrobić Sinistera i pobawić się jego basiorem podczas tego, gdy on sobie cyka zdjęcia. Ale po co?
Więc... lepimy garnki, lepimy. Dobra, ciach. Coś biorę. Nie? Ja? No naprawdę nie mogę tego tu użyć. A tego na aparat? Odplamiacz? No, słuchaj. Dobra, mamy 2 minuty. Czasu nie ma za dużo, może sobie poradzę, ale wątpię. To trzeba przeciąć. Odplamiacz tu. Co mogę mu zrobić z aparatem? A tego wziąć nie mogę? Nie, mogę. Nie. Dobra, idzie rysować. Teraz pewnie się zdenerwuje i to bardzo. Najmocniej przepraszam, mnie tu w tym domu w ogóle nie ma. Ale kurde, te jego różowe kuboty. No muszę nazwać tak ten odcinek. Różowe kuboty i aparat cnoty? Nie. Red Barry. Okej. Wziąłem magnez. Zdenerwowany. No dobrze. Może zdążę. Nie wiem, co rysuję teraz. Prawdopodobnie niebo. Coś poprawił. Kiedyś w lampach błyskowych. Tego muszę szybciutko użyć. Mam 1:40. Być może zdążę. Dobra, idź już sobie. Magnez. Pod pachę? Nie, do lampy błyskowej. Dobra, zróbmy tak. Tyle przesiedziałem tam. O, za dużo tego magnezu. Mam nadzieję, że to mu rypnie w ten. I może mu przerobię mamuśkę po prostu. Tylko jakby to... Nie, na górę, na dół, gdziekolwiek. Ojej. On szedł do mamuśki, mam taką nadzieję. Skrzycz tę papugę znowu. Ja cię kręcę, to jest cięższe niż myślałem. Dobra, rzeźb sobie w mamci. Jakby to... Idzie malować, ja muszę wejść pod ten. Nie zdążę tego zrobić, nie ma szans. Zrobimy to na 2 podejścia, ale przynajmniej widzieliście, jak to wszystko zrobiłem. Najwyżej zrobię to poza anteną, żeby wam pokazać tylko, że będzie te 7 złych rzeczy, które mieliśmy zrobić. A tu czegoś nie ma, nie wiem, do wzięcia. Niestety nie ma. Dobra, zobaczmy, jak teraz wygląda zdjęcie. Jakie sobie... Myślałem, że to będzie lepiej wyglądało. Co tam się dzieje w tle? Dobra. Właściwie tyle. Teraz mogę wejść spod... Nie, za szybko jeszcze. Ojej, ale się pośpieszyłem. Ojej. Ale dobra, 24 sekundy i tak bym nie zdążył. Nie mam pojęcia, co mógłbym jeszcze zrobić. No nic, w każdym razie zrobię to sobie poza wizją. I wracam do was za chwilkę, jak tylko uda mi się to zrobić. Także bajo, baba, bajo, bajo. Pip. Witam bardzo serdecznie, mistrzu, jesteśmy z powrotem. Mamy już wszystko, zabrakło mi tylko przesunięcia tego magicznego podestu na kółkach. No i teraz sobie sprawdzimy, jak to wszystko wygląda jeszcze raz. Okej, stajemy. Jep! Myślałem, że bardziej przestawi dekolt mamunie, ale i tak jest okej. Ciach, złamany kręgosłup po raz drugi dzisiaj chyba, albo trzeci. No nieważne. Dobra, teraz idzie malować. Tutaj wszystko jest już zrobione, ptaszek przecięty, znowu, przepraszam, ja tego nie powiedziałem. I wyrobiłem się idealnie w czasie, nawet wkurzenie jego będzie niezłe. Gdzie jest ptak? A równie dobrze mógł się po prostu zerwać, to nie musiała być moja sprawka. O, kto ci porozwalał obraz? Trzeci raz albo czwarty, złamany kręgosłup, no i dobra. I dalej, okej. Teraz sobie poprawię obraz. To jest 6, no i 7 to będzie zdjęcie. A ja jestem pod łóżkiem i co, wyjdę z pod łóżka? Nie mówcie tak nawet. Nie. 97% nieźle, a ja z pod łóżka. Nie. No nie mogę. Pip. I on się nie szaił. No dobra. Chyba, że to jest po prostu ustawione i po programie dają sobie piąteczkę, a on musi, wiecie, dostawać dildosem po twarzy, siadać na pineski. Tak to bywa, prawda? W telewizji, w showbiznesie. Dobra, kolejna misja, moi drodzy, słoneczny poranek. I jaki piękny dzień, aż się prosi o chwilę lenistwa na świeżym powietrzu, sąsiad myje zęby i jeszcze prędzej rozkłada leżak na balkonie. No my pewnie ten leżak będziemy musieli mu troszeczkę poprzestawiać, żeby zwinął się w niezłą kanapkę na przykład, żeby go spłaszczyło. No nie wiem, zobaczymy. No nic, w każdym razie... Są te fokery... Dobra, Karol, witam cię w domu i z powrotem zbieramy itemki. On teraz idzie do łazienki umyć zęby. On idzie do łazienki umyć zęby, szybciej do szafy. Okej, zdążyłem, no i proszę pana, ten kwiatek, nie wiem, czy coś z kwiatkiem będziemy musieli zrobić, ale dobra. Podmienić na pewno mu szczoteczkę. O, szczotka do butów, z szczoteczką do zębów, można. Jeb, ale ma fajne kły, bardzo fajne siekacze. Teraz idzie sobie zrobić filiżankę, a mogę na niego kliknąć. Jeszcze taka opcja jest.
Bardzo fajnie, bardzo, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, bardzo miło, bardzo subtelnie. Wychodź. Dobra, bierzemy tak, pineskę. On idzie sobie zrobić kawę. Na razie mnie nie interesuje, co on tam robi. To nie ma znaczenia. A tu mi zablokował to. Tu będę musiał podbić szczoteczkę, dobrze zrobię to. Idzie się opalać na górę. Dobrze, ta papuga mnie tylko wkurza, bo ona jest wszędzie. No nie no, przesuwaj się, przesuwaj. Musimy pójść na górę, ale tędy. Dobrze, teraz zobaczmy, co będziemy mieli. Skórkę z banana, pineski, aha, na leżak. Pineskę mu dać, żeby się po prostu nadział na to, jakkolwiek, co to jajeczko. Miód. Dobrze, tu mu damy miód. Nie? Idzie roślinkę coś tam. Tylko którędy teraz pytanie. Tu mu damy skórkę z banana. Patrzmy, którędy pójdzie dziabnąć roślinkę. Dobra. To jest na moją korzyść. Po cichu, po cichu, po cichu, po cichu. A co z roślinką? Może musimy tam miodem na roślinę. O! Pszczoły będą zachwycone. Może chodzi o faktycznie o ten. O, tu coś mam? Nie, zdawało mi się. Dobra, szybciutko, szybciutko. Idzie coś podlewać konewką. Nie wiem gdzie, ale nieważne. To zdążę zrobić. Nie. Nie, 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 kurde, nie, pod łóżko, nie. Nie wiem, nie wiem, co mam zrobić, co mam zrobić. Schowaj się, bądź nasionem. Cokolwiek, wejdź na dwie. Ja. Pip. Zostałem obskakany. Pszczoły, tu są pszczoły. Dobra, wiem gdzie miód. 0 na 6. Fatalnie. Fatalnie, ale zrobimy to jeszcze raz. Nie ma problemu. Go. Dobra. Może zrobimy sobie limit czasu na 0, by było łatwiej chyba troszeczkę, co? Dobra, on idzie umyć zęby, to ja w takim razie pójdę najpierw na górę. I pozbieram tu wszystko. Tak. Bananunka, potem miodunka. Rychupeja miodówka, okej. Okay. Później... Co z tą kawą? On sobie idzie robić kawę. Nie wiem, nie mogę dać tu... Nie, miodu nie mogę tu dać. A teraz idzie sobie zrobić kawę, tylko którędy? Chwileczkę. Tamtędy. Dobra, czyli mogę to zrobić tak. Po cichu, po cichu, po cichu, po cichu, ciszej, ciszej, ciszej. Idzie sobie zrobić kawę, a co po kawie? Muszę zapamiętać, co robi po kawie. Jeśli się nie wyrobisz czasem, no to jesteśmy skończeni. Torba z ziemią, aha, torbę z ziemią damy mu zamiast kawy, chyba tak to będzie działać. Dobra, dziabu, 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 bongu, bongu. On idzie teraz na... Nie? 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 Muszę się jakoś zapoznać te pszczoły z sąsiadem, tylko jak? Szybciej! Szybciej, szybciej, szybciej! No nie! No nie! No nie! Drugie podejście nieudane. Karol, słabo ci dzisiaj idzie. Karol, dlaczego? Pip. Ale dobra, teraz już to... Nie to, nie włączyłem nie ten poziom, co trzeba. Nie ten poziom, nie! Nie ten poziom! Nie! Chcę jakaś świnia w przedpokoju. Co? Pip. Rozpocznij inny odcinek, tak? Chcę zakończyć bieżący jeszcze raz. Dobra, teraz już mistrzę, powaga, muszę się napić. I jedziemy. Szybciutko, 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 szybciutko. Dawaj, 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 dawaj. Ha! Ty jeb! Dobra, witamy w kolejnym odcinku. Co? Nie! Nie! Pip. Ta gra mi dzisiaj nie idzie. Dobrze, że to skończyło się tak szybko, ale fail, odcinek faili po prostu, no żeby sąsiada nie porobić, nawet nie ma poziomu trudności, Karol, skup się. Jeszcze raz, szybciutko. No przypadkowo nacisnęło mi się nie ten przycisk, co trzeba i widzicie, już wszystko poszło na marne. No Karol, nie śpiesz się, spokojnie, rób to sobie takim normalnym twoim stylem, skórka na banany, prawda? Skórka na banany, tutaj mamy miód i pasiekę. Teraz idziemy tutaj, prawda? Idzie zrobić kawę, tylko drugą stroną. Mam nadzieję, że wejdzie drugą stroną. Chyba tak, tak, idzie drugą stroną, na szczęście. Dobra, my się zajmujemy teraz tym. Torba z ziemią będzie potrzebna jako nasionka. Znaczy nasionka, ziarenka kawy. Swoje roślinki. Albo szczotką do butów muszę ściągnąć. No teraz idzie na leżak. Co ja mam zrobić? Muszę przede wszystkim poczekać chwilę pod łóżkiem. O, tu jeszcze z szuflady mogę coś wyciągnąć. No, no, no. Nie wiedziałem, widzicie, ale już będę wiedział następnym razem. Dobra, pełne skupienie, Karol. Nic się nie dzieje. Nasz sąsiad z basiorem idzie, prawda, sobie po panelach i wchodzi przez te drzwi. Okej. Okay. My na ten czas sprawdzamy ten item, którym jest mały klucz do apteczki. O, szybciej, szybciej, szybciej. Ale, ale tempo, ale tempo. Gdzie, gdzie, gdzie idzie do roślinki? Biegiem, dobra, 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 ona jest głupia, w ogóle nawet nie zwracaj na nią uwagi. Ziemia, ziemia teraz do kawy.
Miód. Dobra, tu mu też to dam. Czyli mamy dwa. Podlewa roślineczkę. Zejdę tędy, tędy będzie lepiej. Może miód faktycznie, dam mu tutaj. Albo do... Wiem. Do olejka do opalania mu to damy, a jeszcze teraz klucz do apteczki. A w apteczce... będziemy mieli... Mamy... Płyn chwastobójczy. W pożądalsiu. I ten płyn... Do czego mu dać to, ja nie wiem. Chcę to zrobić szybciutko. On idzie sobie zrobić kawę, aha, i potem idzie na leżak, tak? Dobra, robimy to mega... Jedna skórce! Można i tak. Szybciej Woody, szybciej Karol. Dobra, zobaczmy jak będzie smakowała ziemista kawa. Nie, nie smakuje. Biegnie umyć zęby od razu. I mogłem mu podmienić szczoteczkę. No miód, aha, miód mu dam. No to tego chciałem mu dać. Miód z olejkiem. To jest płyn chwastobójczy. No do góry, kamero, szybciej. Okej. I to będzie tyle. Szczoteczka teraz. Jeszcze dać mu szczoteczkę, tak? Pineski, już wszystko jest kawa. Aha, ja się schowałem, trochę za szybko się schowałem. Dobra, to mnie smakowało. Kawa w ogóle niedobra. Chociaż to była mojej, kurczę, własnej roboty. Woody, szybciej, Woody. Woody Karol, pobiegnij. Dobra, niech ona sobie pogwizdże. I teraz tu mu jeszcze damy... Czekaj się. Się zlecą. No dobra, ja wiem, że przecież nie. Dawaj, umij się. Teraz damy, podmienimy mu to. I to powinno być tyle. Chyba. Chyba to powinno być tyle. Znaczy chciałbym, żeby to było tyle. I co teraz? Popsika się ole... Coś tam podleje. Aha, idzie podlać roślinkę. Obejrzyj ul. No nie mam żadnych przedmiotów. No nie wierzę, żeby tak to się mogło skończyć. Chyba brakuje mi jednej rzeczy. A ja se stoję w przedpokoju, tak. To było bardzo dobre. Karol. Ciach, ale kurde, zgranie, no. Sąsiadeczku mój. I co teraz? Co się teraz stanie? Yeah! Rozwaliłem mu rośliny. Będzie sobie zrobić kawę. Czy na pewno wszystko? Stąd wziąłem, stąd tego. Tu wziąłem to, wziąłem ziemię. I ja już wiem, parasolem. Już wiem, ale zdążę, spokojnie. Zdążę. Szybciej. Dobra, biegiem. Ależ kombo. Szybciej. Może jeszcze zdążę, co? Nie będę ryzykował. Gap to Ribble of Renner Revibar. Dobra, poczekam na dole. Wiem, że teraz poczekać, aż on tu wszystko zrobi. I pszczoł, nie wiem, czy się wyrobię. 2 minuty to jest bardzo mało czasu, no ale zobaczymy. Kto? Papuga myje zęby? A nie, drapie się. Myślałem, że myje zęby. To brzmiało jak odgłos po prostu mycia szczoteczką. Dobra, no to tu mamy wszystko. On się teraz znowu poopala chwileczkę. A ja muszę wziąć parasol i sobie zrobić kawę. Bardzo dobrze to o tobie świadczy. 2 minuty. Ludzie, mamy 2 minuty, żeby rozwiązać ten poziom. Karol, postaraj się. Ciach. No i dobra, i to już powinno być wszystko. Weźmy sobie to. Mamy 3. No to już wszystko. Kawa mu nie smakowała. Z powrotem idzie tutaj. Czyli to może nie być koniec. Chyba, że jak rozłoży ten, to spadną pszczoły. Może być taka opcja. O, widzicie, już chciałem wyjść spod łóżka. Dobrze, Karol, że tego nie zrobiłeś. Bardzo dobrze. Dobra, pokaż Wiesiu, na co cię stać. Ale nie jeden raz. Dawaj, jaj. Okej, i co mamy? I są pszczołeczki. No dobra, minuta 20. Znowu idzie zrobić kawę, a zębów nie myjesz? Czy ja zrobiłem wszystko, ludzie? Czy ja zrobiłem wszystko? Proszę działaj. To będę musiał zrobić przejście poziomu. Szkoda, że nie... A tu jest to, zakończ odcinek. Nie chcę kończyć odcinka. Przestawić mu zegar. Z lodówki coś wyciągałem? Chyba miód. No je, ale ta gra jest cięższa niż myślałem. No, w dzieciństwie pamiętam, bardzo łatwo przechodziłem, ale tylko te pierwsze poziomy. A potem... On nie idzie już myć zębów, czyli zmaraliśmy, ludzie. Szczotka do butów. On umyje zęby tylko dopiero jak się napije kawy. Czyli widzicie, to są takie komba.
No i co teraz? No nic, będę musiał ten poziom zrobić na Wizin. To w takim razie za chwilkę do was wracam, bo to już i tak zostało 40 sekund. W takim razie dam się złapać. Dzień dobry, ja tu przyszedłem, chyba żebym się z nim minął w drzwiach. Prawie. Dobra, no nie zrobilibyśmy tego, niestety. Także wracam do was, i mistrze, za chwilkę, jak uda mi się to przejść. Arrivederci, arrivederci, Roma Mistrzorora. Pip. Dobra, jestem mistrzem, myślę, że wydaje mi się, że wiem, jak to wszystko zorganizować już teraz i na to wpadłem. Teraz on się napije, prawda, kawy, ziemistej kawy. Niamciu, 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 przepis babci nie smakuje, szkoda. Dobra, idzie umyć zęby, a przez ten czas, jak on idzie umyć zęby, to prawda, ja mu podmieniłem szczoteczkę na szczoteczkę do butów, jestem zły. No nic, mam nadzieję, że mi się to zaraz poka... Rypu, rypu, ciachu, ciachu, kompu, kompu, czarne zęby, FIFA Rafa. Wygląda jakby szedł walczyć na walkę bokserską. Dobra. Jeszcze to. I teraz to na... Wszystko! Mamy wszystko. Szybko. Teraz on idzie sobie robić kawę, a my będziemy spokojnie patrzeć, jak gościu się wykrwawia. No nie, no żartowałem. Aż się wykończy. Zaraz pójdzie po doniczkę i nawet zdążyłem z czasem w miarę fajnie. Ale ciężko jest te poziomy robić na 100%, nawet nie wiecie. Zresztą kupcie sobie tę grę albo ściągnijcie. Gra jest bardzo taniutko, można nawet na Allegro chyba ją znaleźć. Neighborhood in Hell się nazywa, albo Sąsiedzi z Piekłaronem, zależy. Jest mnóstwo części tej gry. Czekajcie, czy wszystko zrobiłem? Parasol, pineski na wieszaku i w konewce ten. 3 na 3, 6 na 6. Teraz przychodzi nam tylko oglądać, jak nasz sąsiad. To ja się może zabawię w takiego komentatora. Idąc w głównym pokoju swoim, gdzie śpi, pamiętał o tym, aby otworzyć drzwi i położyć się na swój jakże piękny leżak, który był ugodzony, prawda, szpilkami. Zdenerwowany pomyślał, że jednak rozłoży parasol, gdy tylko się położy, albo nie, weźmie sobie olejek do opalania i zlecą się na niego pszczoły, prawda? Sytuacja by była... Jedenasty raz w tym odcinku, no nie, no trochę wsadziłem, trochę mniej, ale nieważne, jest 5, no i teraz idzie podlać kwiateczka, teraz nie ma szans, żeby dorobił po 3 misje na jeden odcinek, bo te misje są za długie. Ale jeszcze jeden widz polecał mi, żeby wyłączyć sobie czas. Przepraszam was najmocniej. Żeby robić to bez czasu, to będę miał po prostu więcej dla siebie, tak jakby do zwiedzania, do patrzenia i chowania się i tak dalej. Co może być dobre. No i podlewamy kwiatolda. Ciachu, ciachu, najlepiej było, jakbym był w szafie. 94, nie jest źle. Dobra, 94% prestiżu i ten poziom uznaję za zaliczony. No i co, i zostają nam jeszcze dwa drugiego sezonu, ale to już w następnym odcinku Sąsiadów z Piekłaronem. Ja się z wami żegnam, dziękuję, że byliście, że oglądaliście. No i to tyle z mojej strony, możecie tam zostawić jakąś łapeczkę, znowu dobijamy do jakiejś tam liczby, ale to ja wam powiem i na Facebooku, i w odpowiedzi, o, odpowiedzi wideo. Jak nie ma odpowiedzi wideo, bo YouTube wyłączył odpowiedzi wideo, ja się dalej bawię bawię z początku odcinka. Pip. Tyle ode mnie, mam nadzieję, że wszystko powiedziałem. Oceniajcie, bawcie się na moim kanale najlepiej, jak się tylko da. I trzymajcie się, ja się z wami żegnam serdecznym... Serdeczną... mistrzowską skarpetą. Na razie, mistrze, puu! Jeżeli ten mistrzowski odcinek spodobał ci się... On się spodobał. On się spodobał. Zostaw łapę w górę i komentarz, a ja następnym razem bardziej postaram się.